Podejście 375, witajcie w kolejnym vlogu z tej strony Tomasz, kanał po 30. Cieszę się, że dzisiaj jestem po tej stronie obiektywu. Bookshelf Tour, czyli przedstawiam swoje książki. Nie wiem, czy wrzucę to w jednym odcinku, czy podzielę po prostu jak trzy regały, to trzy odcinki. Zobaczymy. Nie przeczytałem oczywiście wszystkich książek. O tych, o których będę mógł cokolwiek powiedzieć, to wam powiem. Zachęcam do komentowania, jeżeli chcecie się wypowiedzieć, nie wiem, którą czytaliście, którą mi polecacie, albo którą chcielibyście przeczytać, no to jak najbardziej piszcie. No i dobra, od lewej strony. Czyli to skandynawski pisarz, bardzo poczytny, jest to trylogia Millennium. Osobiście nie czytałem, ale wiem, że dużo osób po prostu polecało to i bardzo dobre opinie, więc chętnie sięgnę po te książki, tylko w odpowiednim czasie oczywiście czasu nie ma. Dobra. Nie wiem czemu, ale... Na dawno nie nagrywałem, dlatego, wiecie, później jest Moby Dick, tego nie czytałem, Remigiusz Mróz, mam jeszcze jedną jego książkę, Parabellum chyba, tak to specjalnie jeszcze nie sięgałem, tutaj akurat o pisaniu przeczytałem, spoko. Później Labirynt Duchów nie czytałem, wiem, że jest polecana, także no nie mam czasu, no ale oczywiście kiedyś trzeba będzie sięgnąć. Później Marek Chłasko. Jest to bardzo fajne wydanie, można powiedzieć na swój sposób kolekcjonerskie. Ostatnio widziałem na Allegro jedną taką paczkę, była wystawiona za 600 zł, oczywiście no jeżeli ktoś tyle da, no to taka jest wartość tego na dzień dzisiejszy. Moja przygoda z Chłaską zaczęła się od opowiadań, szczególnie opowiadanie Brat czeka na końcu drogi. Zrobiło na mnie duże wrażenie, także polecam. Kolejna książka to jest Zbigniew Herbert Wiersze, to tak może jeszcze jestem za młody na te rzeczy. Kolejna sztuka zwycięstwa. Kolejna książka jest to Wszystko za Everest, podobno bardzo fajna książka. Ten sam autor chyba napisał książkę Wszystko za życie. Dobra, tutaj oddzielam ten regał i mogę powiedzieć tak, to są wszystko praktycznie książki z jednej serii, seria powiedzmy wspominkowa, seria o żołnierzach wyklętych. Generalnie moja tematyka, chociaż ostatnio mi się przejada, więc lubię sobie tak dozować to. I dobra, od lewej strony. Czarne krzyże nad Polską, jest to Stanisław Skalski. Polski pilot, który w czasie II wojny światowej po prostu siał postrach wśród Niemców. Co ciekawe, oglądałem wywiady z nim i po wojnie już kilka dobrych lat miał spotkanie w Anglii. Na tym spotkaniu między innymi był dowódca sił powietrznych Niemiec i pogratulował szczerze Skalskiemu i powiedział, że piloci niemieccy bali się tylko polskich pilotów i nawet napisał mu na prośbę Skalskiego taką pamiątkową informację, notatkę, że niemieccy piloci obawiali się właśnie bardzo polskich pilotów. Dobra, ja to potnę i tak. Kolejna książka. Kolejna książka, Trzy rozkazy trzaskać, zapomniane akcje polskiego podziemia. Kolejna to jest Ostatni, czyli historia Cichociemnego, pseudonim Upłas. Czytałem, fajne. Kolejna z Błyskawicami. Kolejna książka z Błyskawicą na Tygrysy. Dziennik Powstańca też również czytałem, też bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi taką tematykę. Kolejna książka to są Jastrzębiacy. To jest ogólnie cała seria Mireki, Wspomnienia. No tutaj macie Doliniacy na przykład. Chłopcy z lasu też czytałem. Z czystym sumieniem mogę polecić, jeżeli ktoś lubi tematykę o II wojnie światowej, głównie Wspomnienia Powstańców, Wileńska Brygada A.K.A. Juranda, Relacje Żołnierzy, Wspomnienia Dowódców. Kolejna książka Stanisław Paweł Praus, dobrze?
wspomnienia z Zakopanego na Staglan, wspomnienia konstruktora samolotów. No, myślę, że może być ciekawe. Kolejna to Nieśmiertelni. Kolejna książka z wyroku Polski, widać, podziemnej. Dzieje oddziału 993 W kontrwywiadu Komendy Głównej AK. No, jak możecie się domyślać, no to jest książka też o grupach, które po prostu realizowały konkretne zadania. No ja lubię tego typu tematykę ze względu na to, że dzisiaj, patrząc na to, jak się, co się dzieje, zastanawiam się, jak ja bym zareagował, jak młodzież wtedy walcząca odnalazłaby się w dzisiejszych czasach, jak dzisiejsza młodzież odnalazłaby się w tamtych czasach. I naprawdę z perspektywy czasu, czytając te wspomnienia, uważam, że wymagało to bardzo dużo odwagi. Eliminowanie konfidentów i tak dalej. Kolejna książka to jest Ryszard Bieleński, Rom, prawie życiorys. Tak samo uczestniczył w oddziale bojowym, batalion 5. No, z tego co pamiętam, bardzo fajnie się czytało. Kolejna książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie i też bardzo dobrze się czytało, to jest Adolf Pilch, Góra, Dolina, Partyzanci Trzech Puszcz. Widziałem ostatnio na Allegro, że ta książka dosyć też sporo kosztowała, kilkadziesiąt złotych, bo już chyba nie ma wznowień, także bardzo fajne wspomnienia. Kolejna. Zapory Żołnierzy Wyklęci, tom pierwszy, tego akurat nie czytałem. Kolejna książka, Ochotnik do Oświęcimia. Czyli tutaj nie trzeba chyba, mam nadzieję, przedstawiać nikomu losy Witolda Pileckiego. Tutaj kolejna książka, Czas Wyklętych. Tutaj moja piękna zakładka z papieru toaletowego. Kolejna książka, U boku ognia, czyli relacje i wspomnienia ludzi i żołnierzy Józefa Kurasia Ognia. Jeżeli tutaj mogę coś powiedzieć, no to była to dosyć kontrowersyjna postać, jak często bywało w tamtych czasach i po latach, kiedy ktoś nie mógł się bronić, ponieważ nie żył, powstawały różnego rodzaju teorie i zakłamana historia, no, w jedną albo w drugą stronę. Wielu ludziom pomógł, wielu ludzi ma dobre o nim zdanie, a są też tacy, którzy uważają go za bandytę, ponieważ uważam, że to nie mogło być w tamtych czasach zero-jedynkowo. Po prostu, no, wojna rządzi się swoimi prawami i są też ofiary bezbronne, są też zabici, którzy na to zasłużyli, także zawsze ktoś dostanie rykoszetem. I no, nie można być, tak uważam przynajmniej, w 100% krystaliczną postacią, no. Z tego co mogę jeszcze powiedzieć, co pamiętam, to Niemcy spalili jego dom wraz z żoną, która chyba była w ciąży, więc też no, nie można jakby się dziwić, że gościu po prostu nienawidził Niemców i się mścił na nich, no i też walczył jakby o wolną Polskę, jeżeli mogę tak patetycznie i patriotycznie powiedzieć, to o to, żebym ja sobie mógł nagrywać tego vloga dzisiaj, więc tak to jest. Kolejna książka, Moje życie, mój los. Chyba czytałem, chociaż nie pamiętam. Nie będę się miał. Kolejna książka, która też jest mi bliska, ponieważ dzieje się tutaj na obszarze mojego województwa w Burzy Dziejowej. Stanisław Burza-Karliński, bardzo fajne wspomnienia, kiedy jest opisywana akcja pod jedną z już nieistniejących restauracji Europa, gdzie musiał no, zabić jakby żandarma niemieckiego i ja dzisiaj mogę iść sobie tymi uliczkami i wspominać. Dobra, schodzimy na dół. Na dole mamy tak, 1945, Wojna i pokój. To nie czytałem, to nie będę mówił, podobno spoko. Tu mamy trzy książki z wydawnictwa Znak. Pierwsza to jest Powstańcy. Druga, Żona Wyklęta.
trzecia dziewczyny ocalałe. Nie czytałem, więc nie będę się wypowiadał. Kolejna książka, Ja Orzeł, z Kedywy do celi śmierci, czyli Kedyw, czyli komórka, która wykonywała wyroki na zdrajcach. Bardzo fajna książka, czytałem. Kolejna książka, Hubal. Też można powiedzieć kontrowersyjna postać. Tak naprawdę jako jeden z niewielu nie chciał wykonać rozkazu do poddania się. Rozwiązał oddział, powiedział kto chce może wracać do domu, kto nie zostaje ze mną. Jak zwykle, no może nie jak zwykle, ale ponosi śmierć w wyniku zdrady. Przynajmniej takie są oficjalne informacje z tego co się dowiadywałem. Zostaje złapany w czasie obławy, zdradzony przez jednego ze swoich. I później są zdjęcia nawet w internecie, jak jego ciało jest po prostu bezczeszczone. Także tak. Westerplatte zacząłem, ale nie skończyłem. W ogóle polecam tego autora, Jacek Komuda. Idziemy dalej. Stanisław Jankowski, Agaton z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie, czyli Ausweis, no to jest jakby taki dokument tożsamości, można powiedzieć, jak dzisiaj dowód osobisty. Zobaczcie, to przeczytałem już prawie całą. Pod koniec mnie już trochę może znużyła ta tematyka, no bo to jest jednak cegła, ale też polecam. Dobra. Czekajcie, muszę sobie zrobić przerwę. Jest. Kolejna książka, Egzekutor. Stefan Dąbski, wstrząsająca spowiedź żołnierza AK, wykonawcy wyroków śmierci. Powstało wiele, wiele kontrowersji wokół tej książki. Jako młody, chyba 17-letni chłopak, no nie powiem na pewno, ale wydaje mi się, że tak, zabił swojego jakby swój pierwszy, nie wiem, cel. Po prostu wykonywał wyroki, więc można sobie wyobrazić, co taki młody chłopak przeżywał, kiedy wyciągał broń i zabijał nawet swojego wroga, który napadł na jego kraj. Także książka napisana chyba na obczyźnie w Ameryce, wydana chyba po jego śmierci, także uważam, że nie miał nic do stracenia, bo jest wiele głosów, że po prostu pisał, trochę koloryzował i tak dalej, ale ja czytałem, bardzo mi się podobała, nie przedstawiał siebie jako bohatera, czy uważam, że pisał szczerze, pokazywał dwie strony, też nie ukrywał, jak to później mogło wpłynąć na niego samego wykonywanie wyroków, także też ciężka książka, ale wartościowa według mnie. Kolejna książka, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, które jeszcze nie miałem okazji przeczytać. To są Dzieje Ponurego. Też już chyba nie można jej dostać. Spoko. Kolejna książka, którą przeczytałem i chyba, nie wiem, czy zacząłem drugi raz. Elżbieta Herezińska, Legion. No, podobna tematyka. Pani Elżbieta głównie chyba zajmuje się inną tematyką, ale mam jej akurat książkę Legion, którą mogę polecić. Kolejna książka, którą mogę polecić, jest to Szymon Nowak, Bitwy Wyklętych. Bardzo fajna książka, jest to kilka albo kilkanaście opowiadań o wyklętych, o prawdziwych akcjach, jakieś odbicie więzienia, jakieś akcje na posterunki. Bardzo, bardzo fajna książka, czekam na jakąś kolejną, nową, ale no z tego co widziałem na razie tu nic nie wychodzi. Kolejna książka, Cichociemna, generał Elżbieta Zawadzka. Nie czytałem, ale to była chyba pierwsza kobieta, która skoczyła z Anglii do Polski na spadochronie w tamtych czasach, także też bardzo odważna kobieta, była łączniczką, przekazywała meldunki, no uważam, że warto kilka słów wspomnieć, chociaż na tym filmie. Kolejna książka, Ptaki Drapieżne, historia Lucjana Sempa Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK, czyli
Tutaj jest kolejna książka o tej tematyce. No, ktoś musiał te wyroki wykonywać, na pewno nie było to łatwe. Nie wiem, czy w tej książce, czy w innej była taka historia, gdzie jeden z tych powstańców, jeden z likwidatorów, można tak powiedzieć, miał wykonać wyrok na jakimś Niemcu i spotkał po prostu tego Niemca w towarzystwie swojej koleżanki z klasy i no wykonał przy niej wyrok, tak? Zawahał się tam kilka. Nie wiem, czy to w tej książce, ale teraz mi się przypomniała taka scena, że wyciągnął pistolet i dopiero poznał tą swoją koleżankę, także takie były historie. Kolejna książka, Chłopak z Katynia, jest to też bardzo fajna opozycja. Pierwszy świadek naoczny odkrycia tych masowych grobów. Także polecam. Kolejne dwie książki. Kazimierz Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone, dwie części. Zacząłem czytać, no to jest taka trochę powieść, trochę, no na faktach na pewno, ale taki coś a la polski James Bond, powiedzmy, ale drugiej części już nie zacząłem, więc też może za dużo było informacji. Kolejna książka jest to Zośka, moja wielka miłość, czyli pamiętacie akcję pod Arsenałem? Są to wspomnienia Hali Glińskiej, czyli narzeczonej Zośki. Zośka Parasol. Także myślę, że fajna książka, chociaż nie czytałem jeszcze. Kolejna książka, Pilecki, Śladami mojego taty, czyli jak sam tytuł wskazuje, podejrzewam, że po prostu syn Pileckiego napisał tę książkę. Dobra, przyspieszamy. Schodzimy niżej, tu może już taka troszkę lżejsza tematyka, chociaż też nie do końca. Zaczynamy. Pierwsza książka, Jeniec, tak daleko jak nogi poniosą. Nie wiem, czy kojarzycie ten film. Bardzo fajny film, naprawdę. No i wydaje mi się, że to wszystko było na faktach, z tego co pamiętam. Ja to już dawno czytałem. No, naprawdę. Gościu ucieka z syberyjskiego, jakby łagru i przemierza ileś tam tysięcy kilometrów. Kolejna książka, taka trochę miłosna historia, Al i Nino. I tutaj macie Marcina Mellera, jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, jakie przeczytałem. Także też może być ciekawe. Nie wiem, czy widzicie, bo ja bardziej na książkę patrzę niż tutaj. Kolejna, myślę, fajna książka, chociaż też nie czytałem, że słynne ucieczki Polaków, czyli z różnych obozów, łagrów i tak dalej. Może być ciekawe. Kolejna książka, którą możecie kojarzyć, dosyć kontrowersyjna, Długi Marsz, Sławomir Rawicz. Oczywiście też powstał film Niepokonani. Z czasem wyszło na jaw po śmierci Sławomira Rawicza, że on jakby nie przebył sam tej wędrówki, tylko po prostu osoba, która naprawdę uciekła z tego obozu, opowiedziała mu to wszystko i on to spisał i podpisał swoim imieniem, nazwiskiem. Ja nie mówię, że to zna stówę, tylko gdzieś później po latach to wyszło i takie są informacje w sieci o tym. Ale naprawdę, no, też historia super. Jak nie lubicie czytać, czy nie chcecie, to polecam film po prostu. Kolejna książka, którą pamiętam, że zamówiłem tagowo, bo kosztowała 9 ile złotych, czy W piekle ptaki nadal śpiewają. Prawdziwa historia człowieka, który stawił czoło nazistom. Wszystko z miłości do kobiety. Podszedłem do niej tak z dystansem, ale z tego co pamiętam, bardzo mi się podobała. Karolina Kuszyk, po niemieckie. Nie czytałem, no ale to chyba chodzi o te wszystkie pozostałości po jakby Niemcach po II wojnie światowej. No tak mi się wydaje, jeżeli ktoś czytał, to nie poprawcie. Mikołaj Grinberg, Rejwach, czytałem. Też ciężka tematyka, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do wygooglowania tego. Czytałem dawno, ale no ciężkie też opowieści, historie. Kolejna książka, którą zacząłem, ale no jest tyle ciekawych tutaj, że po prostu no ciężko mi jakby się skupić na jednej. Aby o nich nie zapomniano, wspomnienia też może być ciekawe.
Kolejny klasyk, chyba Gustav Herling, Grudziński, Inny Świat. Jakbym miał wszystkie tak cały rok czytać tylko te tematyki, to naprawdę. Kolejna, bardzo fajne opinie były tej książce. Sandlerowa W ukryciu, ale nie czytałem. Następna książka, która ratuje jedno życie, opowieść o mieście ucieczce z obozu zagłady. Wyobraźcie sobie, że więzień przebiera się za niemieckiego oficera i pod pozorem tam, powiedzmy, przesłuchań wyprowadza kobietę, w której się zakochał, w Auschwitz, w obozie. Po prostu wyprowadza ją w tym przebraniu za SS-mana poza druty i razem uciekają. No ja jak o tym opowiadam, mam ciarki, po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki odważny musiał być ten człowiek i jaką zachował zimną krew. Kolejna książka, Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem. Wiecie, to jest jakby lektura szkolna, ja wtedy nie przywiązałem do tego wagi, nie chciało mi się czytać i pamiętam jakieś fragmenty, no ale chcę po prostu jakoś świadomy w miarę człowiek już to przeczytać po latach. Książka, którą gdzieś tam na Instagramie wrzuciłem, To nie deszcz, to ludzie. Też bardzo, bardzo no, ciekawa książka, jeżeli można tak powiedzieć o tej tematyce. Tu jakieś dwie książki. Droga przez piekło i Ocalenie z piekła. Też pewnie jakieś wspomnienia, no. Nie mam czasu tego wszystkiego czytać, ale to nie muszę od razu przecież wszystkiego czytać. Jan Zumbach, Ostatnia walka, Dowódca Dywizjonu 303, Przemytnik, Najemnik, Rebeliant. Wspomnienia polskiego awanturnika wszechczasów. No to możemy się... wiemy, czego możemy się spodziewać. Tyle we mnie siły, opowieść rzucił księdza infułata generała brygady Witolda Kiedrowskiego. Zacząłem, ale... Buława na wyklętych, kolejna książka. Kolejna książka, Cicho ciemni, którą zacząłem, ale chyba jakoś w połowie przestałem. Kolejna, Wiara w powstaniu. Tego akurat jeszcze nie czytałem. I tutaj dwie książki, które przeczytałem, bardzo fajne. Wspomnienia i relacje żołnierzy wyklęci. Naprawdę, te książki mogę polecić, jeżeli ktoś lubi taką tematykę. No i dobra, schodzimy niżej. Ile mam jeszcze? 4 minuty. Najwyżej zatrzymał. Kobiety Holokaustu. Tego nie czytałem. Ocalałem z Buchenwaldu. To czytałem. Naprawdę, no, fajna książka. Też pewnie jakaś historia miłości, a może to było to, co przed chwilą mówiłem? Romeo i Julia z Auschwitz. Bokser z Auschwitz. Losy Tadeusza Pietrzykowskiego. Kojarzycie, teraz film wyszedł, Teddy. No też ciekawa historia. Kolejna, Ostatnie Sprawiedliwi. Nie czytałem. Od Auschwitz do Ameryki. Niezwykła historia polskiego pływaka. Też nie czytałem, no ale zakładam, że interesująca to będzie lektura. Wiesław Kielar, Anus Mundi. Są różne książki o tematyce obozowej, ale naprawdę, jeżeli miałbym polecić, to poleciłbym, żebyście sobie przeczytali tę książkę oraz Stanisława Grzesiuka, 5 lat kacetu, którą gdzieś mam, ale po prostu leży, bo była czytana. Kapo z Auschwitz, Mengele, Polowanie na anioła śmierci. Co ciekawe, tam gdzie teraz pracuję, Mengele się wychował i urodził w Ginzburgu, także też niedaleko mnie, Grzełostka, tam gdzie mieszkam po prostu. Stefan Krukowski, Bieg z przeszkodami. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest był kolegą Stanisława Grzesiuka w obozie, pomagał Grzesiukowi, później o coś tam się posprzeczali, no w skrócie Grzesiuk pisał, że po prostu no pomagał mu, ale no też trzeba jego zrozumieć, że pewnie wielu musiał pomagać, jeżeli miał dobrą funkcję w obozie, ale po prostu Grzesiukowi się przykro zrobiło, kiedy po prostu raz nie wyszedł chyba do Grzesiuka, kiedy ten przyszedł o kawałek chleba, a drugi raz mu tak podał z łaską i Grzesiuk się odwrócił na pięcie i już obiecał, że wtedy
nie pójdzie. Później już się jakoś tam dogadywali, ale też Grzesiuk obiektywnie w swojej książce pisał o nim, że dużo mu bardzo pomógł, ale czasami sprawia przykrość. No ale dobra. Kolejna. Kiedy Bóg odwrócił wzrok. Płuczki. Poszukiwanie żydowskiego złota. No, słyszałem dużo o tej książce. Generalnie chyba chodzi o to, że po prostu miejscowa ludność na tych terenach, gdzie były obozy albo jakieś masowe groby, szukała tego złota po tych ludziach. Dobra, no z Auschwitz czytałem, też spoko. Oskarżam Auschwitz. Człowiek w poszukiwaniu sensu, to jest taka dosyć głośna książka, jeżeli chodzi o tą tematykę, ale jakoś, nie wiem, przeczytałem, ale nie zrobiło jakieś wow, może po prostu to było za wcześnie dla mnie. Dobra, przerwę na chwilę. Wracamy, wracamy. Kolejna głośna książka, to Towarzysta z Auschwitz. No, fajna książka, tylko uważam, że są mocniejsze książki, które nie zostały aż tak wypromowane, ale drugiej części już nie kupiłem. Ale spoko, też przeczytałem. To podobno jest fajna książka, Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi. Sekret Elizy. Nie wiem, to chyba jest jedyna książka, która nie jest na faktach, ale może mnie poprawcie. Za drutami śmierci. To kupiłem chyba za 6 zł. Dawid Sierakowski. 5 zeszytów z łódzkiego getta. Dziennik to gdzieś podobno zostało znalezione po wojnie i wydane. Ja lubię takie smaczki. Ucieczka z Auschwitz to podobno jest fajna książka. Złodziejka książek to też podobno fajne, ale nawet nie wiem, bo nie czytałem. Dobra, tu takie grubasy na samym dole. Witold Urbanowicz, Wspomnienia legendarnego dowódcy dywizjonu 303. Też już dużo przeczytałem, ale gdzieś zawiesiłem to czytanie. I to jest bardzo fajna książka. Jan Karski, Tajne państwo, polecam. Był kurierem. Też odważny człowiek. Jako pierwszy chyba poleciał do Stanów czy do Anglii, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje w Warszawie, w getcie. Nie chcieli go na początku słuchać, nie wierzyli mu, albo nie chcieli wierzyć, także też no, odważny człowiek. To nie czytałem, ale wydaje mi się, że jeżeli zostało wydane tak samo jak ta książka, to musi być też fajna. Tu jest ciekawa pozycja, Grypsy z koncentracją z Lager Auschwitz. Kupiłem ją, bo myślałem, że po prostu będą no, takie grypsy z obozu. No, przejrzałem ją, coś tam jest, ale nie czytałem, tylko przykartkowałem. Przerwany sen o Warszawie, też Wspomnienia ludzi. No i tutaj mamy taki pakiet, Archipelag Gułag. To no, też ciekawa lektura, no oczywiście nie przeczytałem tego na później, jest tak, to zacząłem, o, nawet do góry nogami. Powiadania Kołębskie, też mocna rzecz, no, trzeba sobie dozować. To jest fajna ciekawostka, oczywiście jest ona po niemiecku, kupiłem ją w Niemczech na Amazonie, ale no tylko przekartkowałem, bo ten niemiecki jednak nie jest na takim poziomie, że mógł sobie czytać niestety swobodnie. To przyznaję się bez bicia. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Fałszerz na faktach, o takim fałszerzu, który dostaje się do obozu i Niemcy wymuszają na nim, żeby fałszował no jakieś tam akcje czy obligacje angielskie, pieniądze. I Niemcy chcieli wprowadzić ileś tam milionów tych obligacji i pieniędzy na rynek angielski, żeby po prostu zachwiać angielską gospodarką i no to jest wszystko na faktach. Obejrzałem film i w tej książce jest po prostu pokazane, jak gdzieś później w jakimś wielkim stawie czy jeziorze wyławiają jeszcze te falsyfikaty po wojnie, także no to jest, dla mnie to są ciekawe historie. Kolejna książka, która może być ciekawa, ale oczywiście nie czytałem, Pamiętnik z pobytu na Syberii. 3 tomy w jednym, jeżeli ktoś czytał, to dajcie znać. To jest kolejna książka. Wiecie, czasami jest tak, że film jest słabszy od książki, no ale tu też film jest mega i
Podejrzewam, że książka też jest maga, dlatego ją kupiłem. No i co, ostatnia książka na tym regale? Hanna Kral, Phantom, Bólu, reportaże, wszystkie też. Można powiedzieć klasyk, który warto mieć, chociaż nie czytałem jeszcze, czytałem chyba jeden reportaż, także to było na tyle, jeżeli chodzi o ten regał. Widzieliście, jest to głównie tematyka wojenna, ciężkie klimaty, ale nie wiem, gdzieś mam takie poczucie, że powinienem mieć te książki, gdzieś o tym wszystkim pamiętać, nie zapominać, ale też starać się żyć do przodu i doceniać jakby to, że, no, że żyjemy na swój sposób w wolnym kraju czy świecie, chociaż no, wiadomo, jest jak jest teraz, więc warto pamiętać o tym, myślę, jak było i wyciągać wnioski, chociaż boję się, że my tego jako społeczeństwo, jako naród niestety nie robimy, także historia lubi się powtarzać, oby nie. Także to był Bookshelf Tour, część pierwsza, kanał po 30, mam na imię Tomasz, dzięki za oglądanie. Napiszcie, która książka przypadła wam do gustu, którą chcielibyście przeczytać, którą przeczytaliście i polecacie. No a tutaj jeszcze czekają dwa regały na później. Sorry, może, że tak mi się gdzieś głos plącze czy coś, ale dawno też nie nagrywałem i no, muszę trochę się przyzwyczaić. Pozdrawiam.